Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 21 w wersetach od 29 do 38? Powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy już pączkują, to widząc, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to plemię, aż wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Szczęście się, aby czasem wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby na was nagle ten dzień nie spadł, jak pułapka. Przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uciec od tego wszystkiego, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym. W dzień nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i spędzał noc na górze, zwanej Oliwną. Wszyscy ludzie wcześnie rano schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni. Łukasz, który ciągle na nowo wychodzi poza granice Izraela i ma przed oczami także narody, kieruje nasze spojrzenie nie tylko na drzewo figowe Izrael, lecz także na pozostałe drzewa narody. Podczas długiego czasu odrzucenia Izrael wydaje się podobny na pozór do obumarłego drzewa w zimie. Tak, jak ciepło wiosny przynosi gałązkom i pąkom nowe życie, tak Izrael będzie na nowo ożywiony. Początki tego możemy widzieć już dzisiaj. To pokolenie nie obejmuje okresu 70 czy 100 lat i nie ogranicza się tylko do żyjących wtedy ludzi, lecz jest generacją niezmiennie odrzucającą Chrystusa. Ówcześni Żydzi, a także dzisiejsze nominalne chrześcijaństwo i wielka część przyszłego Izraela tak samo odrzucają Pana Jezusa. Mimo to Bóg osiągnie swój cel. Nic z tego, co powiedział, nie zostanie zapomniane. Przywilej, jaki dał nam Bóg, pozwalając nam poznać przyszłość, powinien mieć praktyczny wpływ na nasze życie. Obyśmy nie byli podobni do tych, którzy mieszkają na ziemi. Werset 35. Dosłownie, osiedlili się na stałe na ziemi. W znaczeniu, zapuścili korzenie na ziemi. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Objawienia, 3 rozdziału, 10 wersetu. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 6 rozdziału, 10 wersetu. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I 8 rozdziału, 13 wersetu. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.
Czuwanie i modlitwa są ściśle ze sobą związane. Są to dwie rzeczy, które mogą zachować nas dla Pana w odłączeniu od świata, który zmierza w kierunku sądu.